Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Spodowskiej Kirii, czyli przy dawnej Podleśnej, znany jest przede wszystkim twórcą kultury. Ten kościół ma odległą i ciekawą historię. W latach 70. XIX wieku dodano do ówczesnej Łodzi rozległy obszar pól, łąk i nieużytków. Nazywany dzielnicą wiązową, planowano także położenie tutaj torów kolejowych i uruchomienie linii kolejowej, zwanej później Kaliską. Powstało tu bardzo wiele różnego rodzaju fabryczek włókienniczych, budynków mieszkalnych. Starokatolicki kościół mariawicki powstał na początku XX wieku. Wyłonił się z kościoła rzymskokatolickiego, początkowo jako ruch odśrodkowy, zmierzający do naprawy kościoła. Księża katolicy i siostry zakonne stworzyli zgromadzenie maryjne. Zgromadzenie, które niestety nie zostało zatwierdzone przez papieża. Papież ogłosił ekskomunikę i od 1906 roku księża katoliccy przeszli do kościoła mariawickiego. Dążyli także do tego, by objąć posługą kościelną jak największą grupę ludzi niezamożnych, dać im naukę, pracę. Ogromną popularność zyskał wikary z kościoła staromiejskiego, ksiądz Edward Marx. W 1906 roku przystąpił do tworzenia świątyni. Pierwszą świątynię mariawicką w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 27 zaprojektował architekt miejski, Franciszek Chełmiński. Ale kolejne budowle projektował już Albin Jankał. W 1907 roku 8 listopada na placu budowy przy ówczesnej ulicy Podleśnej, na wprost ulicy Zakątnej, dzisiejszej Pogonowskiego, ponad 200 osób przystąpiło do wznoszenia świątyni, którą zbudowano w 22 dni. Takiego rekordu nikt jeszcze w Łodzi do dzisiaj nie pobił. Ta nowa świątynia pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu była drugim kościołem mariawickim w Łodzi. A niedługo po niej przystąpiono do budowy trzeciego kościoła przy ulicy Nawrot. Albin Jankał przygotował projekt typowej świątyni neogotyckiej. Mówiono, że nawiązywała ona kształtem do gotyku nadwiślańskiego. Wyróżniają się nie tylko ostrołukowe okna, ale pod każdym z okien znajdują się wykonane z cegły takie charakterystyczne krzyże. Na narożnikach wieży oraz na narożnikach budynku znajdują się ostro zakończone wieżyczki, zwane pinaklami. Te w górnej części zakończone są kwiatonem. Boczne ściany świątyni zostały ożywione uskokowymi przyporami. Widać tu, jak wiele starań dołożono do tego, by podnieść estetykę tej prostej, ceglanej architektury. Wszystkie przypory mają te wgłębienia, płyciny z krzyżami i interesującymi zakończeniami. Okna są podwójne, biforyczne i mają okrągłe nadświetla. U góry, poniżej dachu, został umieszczony fryz arkadkowy, typowy bardziej dla świątyń romańskich, ale często spotykany w budowlach neogotyckich. W odróżnieniu od bardzo urozmaiconej neogotyckiej elewacji kościoła, wnętrze zaskakuje prostotą. Tu również występują detale neogotyckie,
ale w bardzo uproszczonej formie. Jedynie łuki zamykające przestrzeń nad chórem i nad ołtarzem głównym nawiązują do neogotyku. Wnętrze świątyni zostało podzielone na trzy nawy. Rozdzielają je kolumny o interesujących głowicach. Głowice skomponowane są z motywów palmowych i akantowych. Po trosze nawiązują do architektury koryńskiej. W bocznych nawach sklepienia są płaskie. W nawie głównej sklepienie otrzymało kształt niemal kolebkowy. Początkowo w prezbiterium świątyni Marjawickiej stał typowy dla tych świątyń ołtarz. Miał kształt konfesji. To znaczy nad stołem ołtarzowym wznosił się wsparty na czterech kolumienkach baldachim. W 1926 roku kościół przeszedł w ręce jezuitów. Zastąpili oni dawny ołtarz marjawicki nowymi ołtarzami, wykonanymi z jasnego dębu, typowymi dla świątyń katolickich. Mają one wiele wspólnych cech. Oczywiście ołtarz główny jest największy. Wypełnia niemal całą przestrzeń prezbiterium. W środku ołtarza znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej. Na bocznych ścianach prezbiterium dodano w tym samym czasie dwa duże malowidła ścienne. Na jednym, po lewej stronie, wypędzenie z raju. A na drugim, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Wspólną cechą wszystkich ołtarzy, a także konfesjonałów wykonanych w tym samym czasie są delikatne, wysokie pinakle, czyli te wieżyczki zwieńczone kwiatonami. W ołtarzu prawym obraz świętego Józefa z Dzieciątkiem, a niżej piękna kopia obrazu Ostrobramskiego. W górnej części lewego bocznego ołtarza założyciel zakonu jezuitów, święty Ignacy Loyola. Po środku Chrystus trzymający w dłoni gorejące serce, a u dołu patronka Łodzi, święta Faustyna. Na tle ołtarza nietypowy instrument, nietypowy jak na świątynię, koncertowy fortepian. To chyba jedyny fortepian w polskich kościołach. Dlaczego tutaj? Łatwo to wytłumaczyć. Dawny kościół marjawicki jest dzisiaj kościołem środowisk twórczych. Tu znajduje się ich duszpasterstwo z niezastąpionym Waldemarem Sądką. To on właśnie założył w Łodzi teatr przy kościele na Starym Mieście. Teatr Logos, przeniesiony tutaj w 1993 roku. Tu przecież co roku jesienią przez kilkanaście dni spotykają się miłośnicy sztuki na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Za prezbiterium drewniana klatka schodowa prowadzi do dwóch pomieszczeń znajdujących się na pierwszej kondygnacji. Kiedyś były tu mieszkania marjawickiego księdza proboszcza. Na tej ścianie i na przeciwnej znajdowały się okna. Widać z nich było prezbiterium. Dzisiaj w dawnych pomieszczeniach księdza proboszcza znajduje się galeria sztuki. Budynki tętnią dziś artystycznym życiem.